początek dzisiaj wycieczki. Mamy początek wycieczki numer 63. Zmierzamy dzisiaj, zmierzam z Kasprem, z moim synem, zmierzamy do miejscowości Chełm, do miasta Chełm. To miasto dzisiaj zwiedzić, spenetrować. No tutaj dojeżdżamy, jesteśmy w granicach około 20 km od Chełma. No widać, jak wygląda krajobraz, czyli przejeżdżałem przez ładny świerkowy las przemieszany z sosną, ale widać, ile śniegu jest na drzewach, na polach. Także do Chełma mamy jeszcze około 20 km. Także myślę, że już niedługo będziemy mogli rozpocząć zwiedzanie tego miasta. O, już rozpoczynamy dzisiaj wycieczkę. Teraz jesteśmy już tutaj z Kacprem. O, to jest mój syn Kacper. Kacperek? No, a trochę onieśmielony widokiem kamery. Tu jesteśmy w parku miejskim już. Zaczynamy zwiedzanie. Tu jest tak zwana górka. Górka Wysoka, górka Chełmska, gdzie znajduje się też szereg zabytków, no, głównie sakralnych. Tutaj jest pałac biskupi, jest dawne grodzisko. Także tutaj, jak widać, pogoda, aura zimowa. Górka od słowa, słowo górka oznacza po prostu to, że znajdujemy się na takim wzgórzu parkowym. Znajdujemy się teraz w centrum tak jakby turystycznym Chełma, czyli na budynkach przy katedrze chełmskiej, która jest jednocześnie pełni funkcję bazyliki Najświętszej Marii Panny. Tutaj znajduje się wokół głównego kościoła, znajduje się też szereg budynków. Teraz zmierzamy do pochodzącej z XVII wieku słynnej bramy Uścigłówskiej. Ta brama nazywa się bramą Uścigłówską i pochodzi z 1616 roku. Te budynki obok to są, pochodzą z XVII i XVIII wieku. O, tutaj idziemy, właśnie przechodzimy tą bramą. O, Kacperek zwykle lubi coś tam zobaczyć ciekawego. O, brama jest, widać, odnowiona, ładnie pomalowana na biały kolor. Teraz zobaczymy tą bramę Uścigłówską od strony zewnętrznej. Tu widzimy napis Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej i tu wchodzimy już na teren. Na teren właśnie podobny do sanktuarium. A tutaj mamy jeszcze jedna z ostatnich budowli, na terenie bazyliki. Jest to charakterystyczna dzwonnica. Według informacji z internetu ma 40 metrów wysokości. Tu jest także punkt widokowy i tu znajdują się trzy dzwony. Zaraz przeczytam. One nazywają się Maria, Stanisław i Julian. Duża budowla, wysoka. O, a to już będzie ostatnie ujęcie z terenów bazyliki. Widzimy takie ujęcie dookoła. No dzisiaj jest trochę szaro, jest leży śnieg, generalnie mgliście, także nie widać tego tak bardzo dokładnie, ale rzeczywiście latem, wiosną musi być tu bardzo, bardzo ładnie. O, i jeszcze raz cała wieża 40-metrowa, przypomnę. Ujęcie na rynek, na ryneczek. Coś na kształt. Chełmskiej starówki. Tutaj zrekonstruowana studnia miejska. O, Kacperek, jesteś. A, o, tutaj widać ładnie odnowione, wyłożone kostką. O, a tu mamy przykład na kolejnego budynku sakralnego, zabytku. To jest kościół pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Bardzo ładny w środku, bardzo bogato ozdobiony freskami.
Także warto, warto do niego zajrzeć. W tej chwili trwa tutaj sprzątanie po okresie świątecznym. Są wynoszone choinki, także za bardzo nie chcemy przeszkadzać, ale kościół naprawdę warto odwiedzenia. Tu mamy ulicę Lwowską w Chełmie. Też taki deptak ładny. Nie mogą jeździć samochody. O, tu jeszcze jedno ujęcie na centrum zabytkowe Chełma. Zrekonstruowana studnia miejska i trochę poglądamy sobie kamieniczki. Tu też taka mała atrakcja, tutaj jak stoimy koło tej studni, drewnianej studni, dawnej studni miejskiej, to spojrzymy się tutaj pod płyty szklane, zobaczymy też tutaj jakieś wystawy. Pewnie są to, jest to fragment tej kopalni Kredy, którą zresztą będziemy zaraz za godzinę zwiedzać, wędrując podziemiami, podziemnymi korytarzami pod ulicami Chełma. Tu idziemy ulicą Kopernika. Tu widzimy też Kościół Prawosławny, cerkiew. Później opiszę go bardziej. No, tutaj mamy też ujęcie cerkwi prawosławnej w Chełmie. No, widać, że jest odnawiana. Zresztą, prawdę powiedziawszy, wiele cerkwi teraz na tym terenie jest odnawianych. O, tutaj dzwonnica cerkwi. No, ładnie, niezbyt duża, ale ładnie odnowiona elewacja. Także jest to cerkiew pod wezwaniem świętego Jana Teologa. O, tu mamy wejście do podziem kopalni Kredy, którą zaraz będziemy zwiedzać właśnie.
osób, że może po prostu trzeba było to robić ze względu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa do czasu. Tu mamy widok właśnie z tego miejsca, gdzie dawniej było grudzisko chełmskie. Piękny widok na miasto Chełm. Nie poczuj się tylko tam za bardzo. No, ja jestem bardzo spokojny. A i tu jeszcze mamy widok na sanktuarium maryjne, na bazylikę. No i tu już mamy zakończenie dzisiejszej wycieczki i zmierzamy z Kacprem już do samochodu. No tutaj jeszcze właśnie wychodzimy, opuszczamy park. Tutaj znajdujący się na wzgórzu i tu widzimy tylko ładną aleją bodajże wśród jodełbór albo świerków. Thank you.